Witam po raz kolejny na kanale Prawda o Prawdzie. Dzisiaj, tak jak już obiecałem, będziemy omawiać po kolei książkę Paście Trzodę Bożą. Tak, w skrócie mówimy pierwsze cztery rozdziały. Będzie zatytułowane Paście Trzodę Bożą od 1 do 4. I tak, co zawierają te cztery rozdziały? Pierwsze trzy rozdziały zawierają ogólne warunki tworzenia grą starszych, komitetów, służb pomocniczych, jak wyglądają te kwalifikacje, co trzeba spełniać i tak i tym podobne rzeczy. Czwarty punkt będzie ciekawy, to jest pomaganie słabym. I tu bym chciał pokazać na podstawie tej książki, że miłość i miłosierdzie, to czego uczy nas Pan Jezus Chrystus, nie ma nic wspólnego z tym, co uczy ta organizacja. W ogóle, po co ta książka jest wydana, ja nie widzę sensu. Natomiast u świadków Jehowy musi być wszystko w tym teokratycznym porządku. Jak już wiemy, słowo teokracja pochodzi od krajów arabskich. Jest to uważane za taki jednokratyczny rząd, gdzie tam nie podlegają żadne dyskusje. Opozycja jest niszczona, mordowana i tam po prostu nie ma przeciwstawiania się. I po to też ta książka została dana, aby trzymać w ryzach też tych starszych, aby broń cię, panie, wyszli poza chociaż troszeczkę i zrobili coś, co jest zgodne z ich sumieniem, a nie z nakazami organizacji. Zobaczmy, co jest powiedziane w pierwszym rozdziale. Ja nie będę wszystkiego czytał. Każdy może sobie przeczytać, jak ma ochotę. Tylko to, co pozakreślałem. Bóg dał nam również swoje słowo pożyteczne do nauczania, do upominania, do prostowania, do karcenia w prawości. To jest list do Tymoteusza, każdy świadek to zna. Więc skoro Bóg nam to dał, to dlaczego organizacja Świadków Jehowy stworzyła coś jeszcze ponadto? Czy uważacie jako Świadkowie Jehowy, że Bóg jest na tyle niekompetentny, że dał nam coś za mało? Że czegoś brak? Jakimś Bogiem jest wasz Bóg Jehowa, skoro dał wam tylko Pismo Święte, a reszty nie dał wam i to wam brakuje coś? Bo mi wystarczy Pismo Święte. Nie potrzebuję nic więcej oprócz Pisma Świętego. Wszystko, co miało być powiedziane, jest zawarte tam. Wszystko jest w słowach naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc skoro jest ono pożyteczne do nauczania, upominania, do prostowania, to po co wam więcej? Ale popatrzmy, co pisze dalej. Ponadto udziela aktualnych wskazówek za pośrednictwem niewolnika wiernego i roztropnego. Oczywiście wiemy, że ten niewolnik wierny i roztropny to jest bzdura wymyślona i podłączona pod Świadków Jehowy, że tym niewolnikiem wiernym i roztropnym okaże się każdy, kto spełnia te słowa albo nie. Nie tylko jakaś grupka siedmiu starców w Nowym Jorku, którzy rządzą kilkumilionową organizacją. I tu tylko najgorsze jest to, że oni właśnie podpinają się pod Słowo Boże, że te wskazówki Bóg udziela też za pośrednictwem ich. Jak niedorzeczne, nierealne i zmienne te wskazówki są, to pokazuje mój kanał, ponieważ staram się wykrywać wszystkie te bzdury w ich nauczaniu. Drugi akapit mówi: Podręcznik Paście Trzodę Bożą ma służyć starszym jako źródło informacji potrzebnych w troszczeniu się o sprawy zborowe. Po raz kolejny moje pytanie jest, dlaczego nie wystarczy Pismo Święte? Dlaczego musicie mieć jakiś podręcznik? W pierwszym wieku, kiedy byli powołani starsi w zborach, byli wybierani, to nie potrzebowali jakiegoś podręcznika do tego. Nie wiem. Ten podręcznik nie porusza wszystkich aspektów. Czasem trzeba więc poszukać dodatkowych informacji w innych publikacjach oraz w listach do gron starszych. Śledźcie też nowe wytyczne i zmiany, aby być na bieżąco ze wszystkimi wskazówkami teokratycznymi. Oczywiście, że musicie śledzić, bo to wszystko się tak szybko zmienia, że nie nadążycie za tym. To, co było aktualne wczoraj, dzisiaj już może być nieaktualne, a pojutrze to będzie w ogóle stare światło. Jak wy biedni jesteście, starsi słudzy pomocniczy, że wy tak naprawdę nie wiecie, na czym stoicie. Wy żyjecie w ciągłym strachu i w ciągłej niepewności tych zmian, które wprowadza wam organizacja.
My, jako chrześcijanie, nie mamy takich obaw. Tu jest dalej powiedziane, że tym troskliwym nadzorcą jest Jehowa dla nich, Bóg miłujący sprawiedliwość i okazujący miłosierdzie. Także to jest cały czas wstęp tej książce o tym, o sprawiedliwości, o dobrym osądzie. Na tym głównie skupiają się Świadkowie Jehowy, na osądzaniu ludzi, na sprawiedliwości, na sądach, na komitetach sądowniczych, na takich rzeczach się tylko i wyłącznie skupiają. I cała książka temu służy, co będę dalej pokazywał. Wszędzie sugeruje się ludziom błędy, grzechy i zadaniem starszych jest po prostu to ukrócanie. Rozdział drugi. Współpraca w gronie starszych. Tu jest fajnie powiedziane, że uznają Jezusa za głowę zboru. O ile mnie pamięć nie myli, w piśmie jest napisane, że Jezus jest głową mężczyzny. Mężczyzna głową kobiety. Więc nie widzę tutaj powodu, aby starsi sprawowali jakąkolwiek władzę nade mną. Nade mną sprawuje władzę tylko Jezus Chrystus. Ale zobaczmy, jakie to są wymagania. Starsi podporządkowują się zwierzchnictwu Chrystusa, jeśli. I tu mam oczywiście następne wymagania u świadków. Przy podejmowaniu decyzji kierują się Biblią. Oczywiście, ktokolwiek był na komitecie sądowniczym, wie, że to nie ma nic wspólnego z Biblią. Drugi punkt, bardzo. Respektują wskazówki niewolnika wiernego i roztropnego, udzielane za pośrednictwem komitetów oddziałów, nadzorców podróżujących oraz innych braci, którym ciało kierownicze powierza odpowiedzialne zadania. Czyli ciało kierownicze wstawia się teraz w miejsce Boga, Jezusa Chrystusa i to oni rządzą tymi starszymi. Dalej, istnienie gron starszych jest uzasadnione biblijnie. Nie jest uzasadnione istnienie gron starszych. Nie znalazłem słowa grona starszych w Piśmie Świętym. Znalazłem to, że byli powołani starsi przez apostołów, później w każdych kościołach domowych. Zazwyczaj najstarszy mężczyzna z dobrą opinią, doświadczeniem, zresztą wymogi dla starszego są podane, byli, ale nie było żadnych gron, żadnych wytycznych takich. Tu mamy dokładnie podane, kiedy mają się odbywać spotkania starszych. Zazwyczaj spotkania grona powinny się być organizowane 4 razy w roku. Nie ma to żadnych podstaw biblijnych, żeby to ma być 4 razy, czy 6 razy, czy 58 razy. To wszystko jest wymysł organizacyjny, to tam wymysły są opisane. Sprawy, jakie ma być poruszane na spotkaniach starszych. Ósme. Grono starszych powinno dokładnie dokładać starań, by większość decyzji podejmować jednomyślnie. Jak wiemy już, w ciele kierowniczym decyzje nie są podejmowane jednomyślnie. Ich Duch Święty, czyli Duch Nieświęty, bo to nie jest Duch Święty, Duch naszego Pana Jezusa Chrystusa, ani Duch naszego Ojca, tylko to jest Duch zwodniczy, Duch szatański, nie jest jednomyślny. Wiemy, że decyzje są podejmowane 2/3 głosów. Tu jest napisane, grono zawsze ma opierać swoje decyzje na zasadach biblijnych oraz na publikowanych wskazówkach niewolnika wiernego i roztropnego. To powinni zamieć miejscami, że najpierw są publikacje niewolnika wiernego i roztropnego, a później można to jakoś podgiąć pod Pismo Święte. Bardzo ciekawe następne jest, gdy w grę nie wchodzą konkretne prawa biblijne ani wytyczne wiernego niewolnika, należy się kierować zdrowym rozsądkiem i sumieniem. I tu nie ma takiej możliwości, ponieważ wytyczne niewolnika są do wszystkiego. Nie ma takiej kwestii w życiu Świadka Jehowy, która by nie była opisana, czy może robić coś, czy nie. Wszystko jest opisane. Nie ma w ogóle żadnej wolności sumienia. Przepraszam, jestem przeziębiony. Nie możesz sam podejmować decyzji. My wolni w Chrystusie sami podejmujemy decyzję, czy coś możemy robić, czy nie. Apostoł Paweł powiedział, że wszystko jest dozwolone, ale nie wszystko jest pożyteczne i my wybieramy, co jest dla nas pożyteczne, a co nie i nie potrzebujemy do tego jakichś ludzi, którzy nam będą dyktować. Natomiast wy potrzebujecie do wszystkiego ludzi. Do tego, jak się ubierać, gdzie chodzić, z kim się spotykać, co słuchać, co jeść, jakie święta obchodzić, jakie stosunki płciowe mieć, jak z własną żoną w łóżku przebywać, łącznie ze szczegółami, co jest dozwolone, co nie jest dozwolone, co można pić,
gdzie można pracować, gdzie można chodzić, gdzie można pobierać wykształcenie i tak dalej, można by wymieniać każdy aspekt życia. Tak jak było u Żydów, tak samo jest u Świadków Jehowy. Oni mają swój Talmud i to jest wszystko dokładnie w najdrobniejszych szczegółach opisane. Bardzo współczuję właśnie Świadkom Jehowy, bo oni są strasznie zniewoleni przez to. Oni biedni nie wiedzą, czy dzisiaj coś jest dozwolone, czy nie, bo to jest zmienne strasznie. Wcześniej był totalny zakaz transfuzji krwi, dzisiaj dozwolone są pewne frakcje. Taki biedny człowiek w szpitalu nie wie, czy on ma przeżyć, czy on ma popełnić samobójstwo, nie przyjmując jakiejś frakcji, bo się już pogubił, bo to jest tak wszystko zmienne. No ale to, co jest u ludzi, zawsze jest zmienne, więc... To jest jeszcze fajnie, jeżeli powzięta decyzja nie jest jednomyślna, mniejszość powinna ją szczerze poprzeć. Jak można szczerze coś poprzeć, skoro się z tym nie zgadzasz? Nie wiem. I później popisane są funkcje. To nie tylko, że są starsi, ale jeszcze ci starsi mają jakieś funkcje. Czyli koordynator grona starszych jest ustalany. Jest fajny przepis, że nie więcej niż 80 lat, bo jak ma więcej niż 80 lat, to ma się zrzec z tego stanowiska. Nie wiadomo dlaczego, jakie są podstawy biblijne do tego. Tu są jego obowiązki rozpisane. To jest oczywiście, nie chce mi się tego czytać nawet, bo to jest bzdura. Sekretarz zboru, następna funkcja. Nadzorca służby. To oczywiście nie ma żadnych podstaw biblijnych i żadnego wersetu na to nie znajdziecie. Zborowy komitet służby. To są wszystko nazwy u Świadków Jehowy, których nikt tego nie stosuje. Nadzorca grupy. Prowadzący studium strażnicy. Nadzorca teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej. To jest zachęta, żeby między sobą się nie kłócili, byli wspaniałymi przyjaciółmi. Przepraszam. Aj, coś mnie bierze jednak. Chyba świadkowie coś mi podesłali. W najnowszej literaturze. Jakieś wąglika pewnie. Albo to szatan. I demony, które mnie opętają, tak wszyscy mówią, nie? Moi byli znajomi wszyscy. Mianowanie i skreślanie sług pomocniczych i starszych. To jest bardzo ciekawe, bo to jest istotna zmiana. Wcześniej to dane biuro oddziału robiło, teraz to robi jeden człowiek, czyli nadzorca obwodu, i on sobie decyduje, czy mu się ktoś podoba, czy nie. I go ściąga z tej funkcji albo nie. Tu nie będziemy tego omawiać. Szkoda to czasu. O, jeden fragment jest ciekawy. Do domu wprowadza się członek rodziny, który został wykluczony lub się odłączył. Decyzję w tej sprawie podejmuje głowa rodziny, a nie grono starszych. Taka sytuacja może jednak pociągnąć za sobą poważne konsekwencje. Jeśli brat się zgadza, by do jego domu wprowadził się członek rodziny, który został wykluczony lub się odłączył, grono starszych rozpatrzy jego kwalifikacje. Czy krewny, który został wykluczony lub się odłączył, nie jest w stanie mieszkać samodzielnie, czy też wprowadził się, by ułatwić sobie życie? Patrz, jak to jest wszystko kontrolowane. Oni dokładnie ci sprawdzą, czy aby na pewno, czy są istotne powody, by pozwolić mu na powrót do domu, czy może tej rodzinie zależało na utrzymywaniu z nim bliższych stosunków. Czy członkowie rodziny unikali niepotrzebnych kontaktów z wykluczonym, gdy mieszkał poza domem? Czyli jest ten ostracyzm, jest unikanie członków rodziny, czyli Świadkowie Jehowy rozbijacie rodziny. Jak takie na ulicy mówienie do obcych ludzi, nie, my nie rozbijamy rodziny, to jest bzdura, podkreślam jeszcze raz, bzdura gigantyczna. Tu macie jak byk napisane. Czy chcą zamieszkać na jakiś czas, czy na stałe? Jak się prowadzi osoba, która została wykluczona lub się odłączyła? Jaki wpływ wywiera na stan duchowy innych domowników, zwłaszcza na rodzeństwo? Czy członkowie zboru są zaniepokojeni decyzją brata? Czy nie przestali go darzyć szacunkiem? Także to też jest kontrolowane bardzo dokładnie. Bankructwo też, zabobonstwo też. Tu jest fajnie, że milczące przyzwolenie na małżeństwo ochrzczonego członka zboru z osobą nieochrzczoną. I tu jest nakaz, by pobierać się tylko w Panu. Ale oczywiście Świadkowie Jehowy jako sekta rozumieją to, że tylko w sekcie Świadków Jehowy, nie w Panu Jezusie Chrystusie, czyli każdy chrześcijanin, tylko Świadek Jehowy, czyli ten sekciarz, który należy do tej sekty. Jeżeli w tej sekcie się nie ochrzcisz, no to nie możesz się ożenić z nikim poza, choćby był w Panu.
To jest bardzo ciekawy też fragment o dwulicowości, dwojakich odważnikach u starszych świadków Jehowy. Gdy wychodzi na jaw lub zamianowany brat przyznaje się, że w przeszłości popełnił grzech, za który można zostać wykluczony. To co wtedy robią? Jesteś zwykłym świadkiem Jehowy i wychodzi na jaw, że kiedyś popełniłeś jakiś grzech, a nie przyznała się do niego, to zostaniesz wykluczony. Skąd wiem? Bo sam kiedyś tak byłem wykluczony. Nie przyznałem się, że z moją pierwszą żoną dochodziło do różnych rzeczy przed ślubem, natomiast po kilku latach do tego się przyznałem i zostałem wtedy wykluczony, że wcześniej o tym nie powiedziałem. Oczywiście później zostałem przyłączony ponownie do tej organizacji. A zobaczmy, co się tyczy starszych. Grono starszych może postanowić, iż brat będzie dalej usługiwał pod warunkiem, że. I tu są warunki. On może nadal usługiwać nawet w charakterze. Niemoralność lub innego poważnego wykroczenia dopuścił się więcej niż przed kilkoma laty. Okazuje szczerą skruchę. Przyznaje, że powinien był to zgłosić zaraz po grzechu. Aj. No ale znamy zasady, jakie są ludzkie. Procedura rozważania kwalifikacji zamianowanych braci, którzy borykają się z jakimiś problemami. I tu są całe procedury, oczywiście. Dlaczego? Po co? Jak to ma być całe spotkanie wyglądać? Później omawianie sług pomocniczych, to nie będziemy omawiać, to jest wszystko. Wszystkie wytyczne odnośnie bycia starszym, znaczy pełnienie roli starszego w danym kościele lub diakona, czyli u świadków tego sługi pomocniczego, znajdują się w Piśmie Świętym. Tam jest jasno wyłuszczone i nic więcej nie potrzeba do tego. Teraz rozdział czwarty, bardzo ciekawy. Pomaganie słabym. Cały rozdział jest bardzo tendencyjny, ponieważ prawie w każdym fragmencie próbuje, żeby to dobrze ująć słowami, próbuje wmówić tym starszym, że osoby słabe mają jakiś grzech na sumieniu. W całej tej książce próbuje się wmówić ludziom, że jeżeli ktoś jest słaby duchowo, to znaczy, że jest grzeszny i coś jest z nim nie tak. Nie, że on potrzebuje pomocy, jak ta owieczka zagubiona, tylko wmawia się, że ta owieczka poszła z wilkami na dyskotekę i tam po prostu zaszalała i upiła się i w ogóle tam nie wiadomo, co było z tymi wilkami ta owieczka robiła, nie? Nie, że ona się zagubiła, tylko że coś jest z nią takiego złego nie tak. Oznaki słabości duchowej. To są takie oznaki powiedziane. Czujni, życzliwi pasterze szybko dostrzegają u innych oznaki słabości duchowej i podejmują niezwłoczne działania, by im pomóc, zanim problemy przerodzą się w ciężkie grzechy. Bum. Czyli zawsze twoje zborowe problemy prędzej czy później doprowadzą do ciężkich grzechów, jeżeli nie zwrócisz się do starszych z tych. Do symptomów duchowego znużenia należą brak umiaru w jedzeniu i piciu oraz w korzystaniu z rozrywek. Czyli wszystkie grubasy, wszystkie otyłe osoby w zborach świadków Jehowy mają problemy duchowe i to może doprowadzić do ciężkiego grzechu. Korzystanie z rozrywek. Zbytnie zadowoleni z samego siebie. Nie można być zadowolonym z siebie, że o, dzisiaj mi się to udało, fajnie, Bóg mi tak pobłogosławił. Nie. To będzie zbytne zadowolenie z samego siebie. Utrata zapału do prawdy. W tym do codziennego czytania Biblii i studium osobistego. Czytanie Biblii i studium osobiste u świadków Jehowy wygląda tak, że czyta się tekst dzienny, czyli skrócony opis strażnicy. To jest czytanie Pisma Świętego i studium osobiste. Utrzymywanie poważnych wątpliwości. Nie może mieć żadnych wątpliwości w organizacji. Jakiekolwiek wątpliwości do jakiejkolwiek nauki lub postępowania organizacji prowadzą do tego, że zostaniesz wykluczony. Opuszczanie zebrań zborowych. Jeżeli opuścisz zebranie, zaraz będzie, to znaczy, że coś tam grzesznie jest nie tak. Krytykancka postawa wobec starszych i organizacji. Nie możesz krytykować. I tu nie ma wersetu biblijnego. Tu jest znowu jakaś strażnica podana. Nie możesz krytykować. Nie możesz.
I z czego wynika taka słabość duchowa? No jak to z czego? Zazwyczaj wynika z zaniedbywania któregoś z dobrych zwyczajów teokratycznych. Jak już mówiłem, słowo teokratyczne w ogóle nie ma tego słowa w Piśmie Świętym, więc ani żadnych zwyczajów teokratycznych. Jedyne zwyczaje, które powinny być u chrześcijanina, to modlitwa i wielbienie naszego Pana oraz Ojca w niebie. To nie ma jakichś specjalnych wytycznych odnośnie dobrych czy złych zwyczajów teokratycznych. Natomiast u świadków wszystko jest opisane. Jeśli dostrzeżecie, że ktoś słabnie, pomóżcie mu zrozumieć, co mógłby poprawić. Zwróćcie uwagę na ewentualne oznaki znużenia duchowego. Dzięki temu będą mogli uniknąć popadnięcia w poważny grzech. Znowu się sugeruje, że taka osoba popadnie w grzech. Starajcie się zachęcić do korzystania z opisanych w Biblii środków umacniających wiarę. Należą do nich modlitwa o pomoc Ducha Świętego. To jest oczywiście bzdurą. Nigdy się nie spotkałem, żeby starsi przychodzili i mówili, żebyśmy się modlili o pomoc Ducha Świętego. Świadkowie nie wierzą w ogóle w Ducha Świętego. Duch Święty dla nich to jest po prostu jak prąd elektryczny, jakaś energia, więc jaka energia czy prąd może ci pomóc? Codzienne czytanie Biblii oraz osobiste studium chrześcijańskich publikacji. Czytając te publikacje można zwariować, ponieważ, no, jak mówiłem, nie wiadomo na co się trafi, nie wiadomo co jest aktualne. Więc ja się nie dziwię, że ludzie mają problemy. Rozmyślanie nad sprawami duchowymi. Regularna obecność na zebraniach, zgromadzeniach i kongresach. Regularny udział w służbie polowej. Chętne przyjmowanie duchowego wsparcia od starszych zborów i nadchodzących podróżujących. To są te wytyczne. Później są mówione wizyty pasterskie, to nie będę tego omawiał. Skuteczne udzielanie rad. Celem powinno być skorygowanie sposobu myślenia współwyznawcy, by wzrastał duchowo. Zwróćcie uwagę na następne słowo. Skorygowanie sposobu myślenia. Nie tak jak powiedziano jest, że mam być jak Berejczycy badać wszystko. Nawet to, co mówią nam starsi, czy ktokolwiek inny. Nie. My mamy być skorygowani. Nie możemy w żadną stronę odchodzić, ani rozważyć tego. Udzielanie rady muszą pochodzić z Biblii opartych na niej publikacjach. Dla mnie wystarczy Biblia, nie muszę mieć żadnych publikacji opartych. Pomaganie nieczynnym. Nadzorca służby we współpracy z sekretarzem przydzielą każdego nieczynnego głosiciela mieszkającego na terenie zboru do którejś grupy służby polowej i poinformują o tym jej nadzorcę. Głównym celem wizyty jest dopomożenie nieczynnemu głosicielowi w zrozumieniu, że Jehowa się o niego troszczy. I tu są oczywiście wytyczne ze strażnicy podane. Zbliż się do Jehowy, strażnicy z tego roku, zależnie od potrzeb i sytuacji danej osoby, można też wykorzystać inne materiały. Jeżeli nieczynny głosiciel dopuścił się poważnych wykroczeń, to znowu sugeruje się, że jeżeli ktoś nie chce uczestniczyć w tej całej propagandzie roznoszenia literatury, głoszenia fałszywych nauk, głoszenia innej Ewangelii, głoszenia fałszywego imienia Boga, zwodzenie ludzi, po prostu chce odejść sobie spokojnie, to jemu zarzuca się to, że dopuścił się poważnych wykroczeń. Otóż to nie jest pierwszy raz, a tego będzie multum. Zanim jednak, to jest fajnie, jeżeli ktoś chce powrócić nieczynny od lat. Czy spełnia podstawowe wymagania stawiane głosicielom królestwa nakreślone w książce Zorganizowani do pełnienia woli Jehowy? Nie, że czy spełnia wymagania do bycia chrześcijaninem zawartym w Piśmie Świętym, tylko czy spełnia podstawowe wymagania stawiane głosicielom królestwa. Pokażcie mi w Piśmie Świętym wymagania do głosiciela królestwa. Gdzie one są? Gdzie Jezus czy apostołowie mówili, a to są wymagania do bycia głosicielem królestwa, nakreślone w liście tym i tym. Nie ma czegoś takiego. Pomaganie w rozwiązywaniu problemów małżeńskich. To jest następne fajne. Małżeństwo może przysparzyć czci Jehowie i zborowi, ale może też ściągać hańbę na Boga i jego organizację. Wszędzie macie nacisk, wszędzie macie bombardowanie negatywnymi rzeczami, że zgrzeszycie to ściągnięcie złe imię na jego organizację, czyli organizację Świadków Jehowy.
To jest fajne, że każda krytyka, czy każde wytykanie błędów w organizacji Świadków Jehowy to jest atak na organizację i forma prześladowania. To nie jest pokazywanie tego, że oni są w błędzie i po prostu wierzą w to, co nie powinni. Nie, to jest ściąganie hańby na to. I na to tu się zwraca uwagę. To są wytyczne odnośnie tych małżeństw. Zachęcam do lektury. I tu jest bardzo niepokojący fragment. 25. Zdarza się, że chrześcijanin cierpiący na zaburzenia emocjonalne szuka fachowej pomocy. I tak powinno być. Od złamanej nogi mamy ortopedę, od serca mamy kardiologa, od psychiki mamy psychologa i psychiatrę. I to jest normalne. Nie radzę sobie z czymś, to idę, żeby rozwiązać pewne problemy. Natomiast jakie to są wytyczne u Świadków Jehowy? Korzystanie z leczenia u psychiatry, psychologa czy terapeuty jest sprawą osobistą. Świetnie napisane. To jest sprawa osobista. Ale, i słuchajcie uważnie dalej, starszy nie powinien zalecać konkretnego specjalisty ani ośrodka. Rozumiem, nie ma problemu. Żeby nie robić reklamy, żeby nie później mówili mu, ok, źle poleciłeś. Dobrze, ale co dalej? Mógłby wskazać lub omówić myśli w publikacji ostrzegających przed metodami leczenia, które są niezgodne z zasadami biblijnymi. Czyli sugeruje się, że szukanie pomocy u specjalisty jest niezgodne z zasadami biblijnymi. Dalej jest znowu napisane. Co prawda udział w terapii grupowej prowadzonej przez specjalistę jest kwestią osobistą, jednak gdyby chrześcijanin zapomniał o potrzebie dyskrecji, mógłby w trakcie sesji nierozważnie wyjawić poufne informacje o innych członkach zboru. I tego się skurczybyki boją. Bo jeżeli pójdzie taka kobieta molestowana, czy nastolatka molestowana przez starszego zboru i będzie mówić na terapii grupowej o tym, że została gwałcona czy molestowana przez członka zboru, to jej się mówi, że nie może tego robić, bo to będzie ściąganie hańby na imię Jehowy i organizacji i informowanie o innych członkach zboru. I tylko o to chodzi. Tylko i wyłącznie o to chodzi. Dlatego jest taki problem u Świadków Jehowy z pedofilią. Bo jesteście zastraszani. Mówi wam się, że leczenie u psychiatry, psychologa czy terapeuty jest sprawą osobistą, ale że jest to niezgodne z zasadami biblijnymi i że niby to jest kwestia sumienia, niby, ale cały czas masz nacisk i doradzanie tego, żeby z tego nie korzystać. Dlatego jest tyle u was samobójstw, depresji. Ja pamiętam jeszcze, jak byłem świadkiem Jehowy, to wśród mojej mamy, przyjaciółek i znajomych prawie każda kobieta miała problemy psychiczne. Prawie każda. 9 na 10 miała głębokie depresje i głębokie problemy psychiczne. Naprawdę. Gigantyczne problemy. Jak nie popadały później w alkoholizm, w lekomanię, w wszelkiego rodzaju szarlatanizm, bo nie potrafiły sobie radzić z tym, nie chodziły z tym do specjalisty. Bo jest zakaz, bo wtedy inaczej będą na ciebie patrzeć. Co jeszcze ciekawego? No i tyle. Następny będziemy omawiać smaczek, czyli wszystkie wytyczne odnośnie powoływania komitetów sądowniczych. Mam nadzieję, że ten fragment był ciekawy. Jeżeli ktoś będzie chciał kopię książki paść czy do Bożą w dobrej jakości, to proszę się do mnie zgłosić. Nie mówię, że ja będę rozpowszechniał to, ale mogę podpowiedzieć, gdzie szukać, żeby nie było. Mam nadzieję, że ten materiał był pomocny. Pokazuję, jak to mają paść bardzo delikatnie i sympatycznie te owieczki starsi Świadków Jehowy. Tu są właśnie oni, a tu są te owieczki biedne. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę wszystkiego dobrego i niech łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa was codziennie prowadzi.